Wspólnie z firmą Dream Robotics uruchomiliśmy ostatnio aplikację robota współpracującego na linii montażowej, na której montujemy Fiata 500 i Lancia Y. Motywacją do tego projektu było wdrożenie oszczędności, redukcja monotonnych pracochłonności, aczkolwiek jest to pierwsza instalacja tego typu rozwiązania u nas w zakładzie, dlatego też była przełomowa dla naszego procesu produkcyjnego. Należy pamiętać, że jest to też projekt, w którym uruchomiliśmy taką linię współpracy z dostawcą, gdzie nasze służby utrzymania ruchu i Kaizen Team zbudowały to stanowisko wspólnie. Uruchomiliśmy Kobota UR5 na stanowisku napełniania zbiorniczka spryskiwacza. Kobot zamontowany jest na torze jezdnym, który podąża za będącą cały czas w ruchu linią montażową. Dodatkowo zastosowaliśmy system wizyjny 2D do precyzyjnego wykrywania wlewu zbiorniczka. Jeżeli chodzi o uruchomienie tego projektu, to bardzo ważne było dla nas zweryfikowanie, czy możemy te czynności zautomatyzować i to na pewno było przełomowe, że udało się wreszcie taki projekt uruchomić. Patrząc z perspektywy czasu, wdrożenie było ciekawe, na pewno dla naszych służb utrzymania ruchu, ale także dla naszych pracowników, którzy początkowo byli dosyć sceptycznie nastawieni do tego rozwiązania, ale z biegiem czasu przekonywali się, że również robot potrafi poradzić sobie z tego typu czynnościami i na pewno jest zainstalowany po to, żeby ułatwić im pracę, a nie odebrać im tę pracę i na przykład doprowadzić do zwolnienia takiego operatora. Natomiast z naszej strony staramy się, aby te wolne moce przerobowe, ci pracownicy byli zaangażowani też w inne projekty. Dzięki temu nie pozostawiamy ich oczywiście bez pracy, tylko staramy się angażować ich w inne działalności naszego zakładu. Dobra aplikacja i udane wdrożenie to zawsze sukces oparty na kilku kwestiach. Po pierwsze, umiejętności integratora. Tu Dream Robotics może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w segmencie automotive. Po drugie, samo rozwiązanie. Koboty cechuje to, że są dość łatwe w zestawieniu z tradycyjnymi robotami przemysłowymi, we wdrożeniu i dostosowaniu do różnych zadań. I po trzecie, co widzimy w Elmark Automatyka, jak ważna jest opieka posprzedażowa. Klienci bardzo sobie cenią to, że zapewniamy im porady, autoryzowane szkolenia i serwis. Mamy w drodze jeszcze jeden projekt, prowadzony również z firmą Dream Robotics. Na linii, na której w tej chwili się znajdujemy, produkujemy Jeepa Avengera. Również przewidzieliśmy kilka takich projektów, które są na razie na etapie pierwszych rozmów i rozpoznawania, czy będzie się udało tą automatyzację zrealizować.